Jak stosować owoce jarzębiny? Zacznijmy od tego, że nigdy na surowo. Zawsze ta jarzębina musi być poddana obróbce cieplnej, albo musi być też w odpowiedni sposób wysuszona. Surowej nigdy. No i kiedy ją zbieramy, to zbierajmy ją w odpowiednich miejscach. Nie tak, żeby było to blisko jakiejś ruchliwej drogi, czy też w miejscu, gdzie jednak tych zanieczyszczeń, no ta jarzębina mogła dużo wyłapać. I zbieramy we wrześniu, w październiku, kiedy te owoce są już dojrzałe. I co można z nią zrobić? Oczywiście można ją ususzyć, później zastosować na przykład w naparach, można też ją od razu przetworzyć na soki, dżemy, konfitury albo też można ją mrozić. Tutaj wiele osób wskazuje, żeby ten smak, który jest dosyć gorzkawy tutaj, tego nie kryjmy, był troszkę słodszy, to warto oczywiście ją przemrozić, czy też zebrać po przymrozkach. No albo zebrać, oczyścić i do zamrażarki na kilkanaście godzin, czy też na kilka dni. Raczej na kilka dni. Ale jeśli chcemy ją suszyć, to trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, w niezbyt dużej temperaturze. I po pierwsze, 50-60 stopni, poniżej 70 stopni i takie owoce oczyszczone, przemyte i osuszone. Na blachę na przykład, pojedyncza warstwa do piekarnika te 50-60 stopni, czy też do innego urządzenia, które podgrzeje je do tej temperatury. O tym, żeby były otworzone drzwiczki tak lekko uchylone, żeby no jednak ta wilgoć miała gdzie uciekać, nie wolno zapominać. No i trwa to dosyć długo, nawet 6-8 godzin. Ale dzięki temu mamy wysuszone jarzębiny, owoce jarzębiny i możemy je na przykład stosować do naparów. I teraz, może przejdźmy gładko do tego, że zaproszę was do ocenienia, skomentowania, polecenia tych materiałów i po tym, jak to zrobiliście, albo możecie to zrobić, możemy te suszone owoce, na przykład zastosować do zrobienia naparu. Nic prostszego. Dwie łyżeczki do szklanki zalewamy wrzącą wodą, chociaż ta wrząca woda może część tych substancji w tych jarzębinach wyeliminować, dlatego niektórzy mówią o wodzie gorącej, takiej. 60-kilku, 70-stopniowej, i po prostu odstawić to na przykład na kilkadziesiąt minut, i później odcedzić. A jeśli chcemy użyć wrzątku, to 15-20 minut pod przykryciem odcedzamy i mamy taki napar herbatkę z jarzębiny. I jak zawsze warto na przykład dać łyżeczkę jarzębiny, a drugą łyżeczkę dorzucić na przykład czy to czarnej porzeczki, czy też suszonych owoców. Dzikiej róży. Dzikiej róży, o której mówiłem tydzień temu, chyba. I to jest ten najprostszy sposób. Ale warto też robić przetwory: soki, dżemy i konfitury. Zacznijmy oczywiście od soku, ponieważ ten sok jest chyba jednym z najprostszych sposobów, jeśli chodzi o jarzębinę. I tutaj tak jak najbardziej warto tą jarzębinę po prostu przemrozić przed zrobieniem tego soku. No, ci, którzy. Ci, którym nie przeszkadza ten troszkę kwaskowaty smak, no do niego można się przyzwyczaić, on jest fajny, no ale to trzeba go lubić albo się do niego przyzwyczaić, nie muszą tego robić. I może zacznijmy od soku. Soku, który jest chyba najprostszy do przygotowania, i potrzebujemy kilogram oczyszczonych, umytych owoców, do tego pół kilograma cukru, zasypujemy te owoce tym cukrem, odstawiamy na 6 godzin i następnie gotujemy 30-40 minut na małym ogniu. Po zagotowaniu 30-40 minut na małym ogniu. Tylko że jeśli przez te 6 godzin te owoce nie puściły soku ze względu na ten cukier, to warto dodać na przykład pół szklanki, szklankę wody, albo poczekać jeszcze kilka godzin. I gdy to się zagotuje, odcedzamy i mamy sok z jarzębiny. Sok z jarzębiny, który możemy albo wypić od razu. Albo po dalszych obróbkach możemy go przetrzymywać przez na przykład kilka miesięcy i dodawać go do herbaty, czy też po rozcieńczeniu, czy też bez rozcieńczenia, po prostu pić. Pamiętajmy, że ta zamrożona jarzębina też może być po odmrożeniu czymś, co będzie podstawą za ten miesiąc-dwa do przyszykowania soku. Później mamy dżem. Kilogram owoców. Zalewamy je wodą, żeby je przykryć. Gotujemy, odlewamy tą wodę. Zalewamy te owoce znowu wrzątkiem. Gotujemy 15 minut. Dodajemy pół kilograma cukru. Gotujemy, aż ta konsystencja tych owoców stanie się taka jak trzeba. Jeśli nie chcemy zbyt długo czekać, albo też chcemy, żeby one były bardziej no, rozdrobnione, możemy to lekko przestrudzić. Zblenderować. I znowu po zagotowaniu dopiero wtedy włożyć do słoików. Jeśli natomiast ta konsystencja będzie uzyskana bez blenderowania, to gorące do słoików. Jest jeszcze konfitura, konfitura, którą też się przyszykowuje w bardzo łatwy sposób. W wodzie około dwie szklanki wody rozpuszczamy 1,5 kg cukru. Zalewamy tym syropem kilogram owoców. Odstawiamy na dzień. I zagotowujemy, odstawiamy, żeby lekko przestygło, i znowu zagotowujemy i to kilka razy powtarzamy, aż owoce staną się szkliste. Odstawiamy na kilkanaście godzin, na 20 godzin, zagotowujemy i przekładamy do słoików. Oczywiście dżem czy też konfiktura to nie tylko posmarowanie kanapki, ale coś, co możemy dodać do mięsa. I tutaj nie wszystkim to ten smak odpowiada. To też coś, co możemy użyć do słodzenia herbaty. Tak, to też jeden z tych sposobów użycia dżemu konfitury z jarzębiny. Oczywiście można zrobić też nalewkę, można zrobić też wino. Może tutaj się nie zagłębiajmy na te tematy, ponieważ one są nielubiane przez pewne mm, rzeczy. Więc to są takie najprostsze sposoby. Możemy kupić gotowe herbatki, możemy kupić gotowe dżemy, możemy kupić nawet jarzębinę. I dla tych, którzy no, nie mają warunków, żeby ją zdobyć, żeby ją przygotować, to też jest opcja. To nie jest tak, że musimy zdawać się tylko na własnoręcznie zebrane owoce, chociaż to jest opcja najlepsza. Jeśli wiemy, gdzie je zebrać, jesteśmy pewni, że to miejsce jest takie, jak trzeba. No, w przeciwnym wypadku no, nie zawsze jest to coś takiego jak trzeba. Więc. Zastosowanie jarzębiny jest stosunkowo proste. Ja tutaj szczególnie polecam dżemy. Tak wiem cukier, tak wiem gotowanie, i niestety duża część tych mm, rzeczy, które znajdują się w jarzębinie, jest bezpowrotnie tracona. No ale musimy zdawać sobie sprawę, że smak też ma swoje potrzeby. Dla tych, którzy chcą te właściwości mieć zachowane w lepszy sposób. Bez dodatku tego cukru, bez poddawania tej jarzębiny wysokim temperaturom, które naprawdę jednak dużą część tych pozytywnych rzeczy, jakie w tej jarzębinie są, eliminują, polecam właśnie zrobienie np. suszonej jarzębiny, przygotowanie suszonej jarzębiny. Tutaj jest o wiele lepiej i dla nas, i dla tych właściwości. Nie przesadzajmy z ilością, jeśli chodzi na przykład o te herbatki do półtora szklanki dziennie. Tutaj należy o tym pamiętać, że też przesada jest niepotrzebna. Ale bardzo fajną rzeczą jest to, że na przykład taka suszona jarzębina może stać się, tak jak mówiłem, elementem takich herbatek wieloowocowych, o tak to nazwijmy, i te wszystkie właściwości tych różnych składników mogą na nas pozytywnie wpływać, a wtedy i smak jest lepszy. Więc jak najbardziej można je przygotowywać, to znaczy owoce z jarzębiny, można robić to w łatwy sposób. Zapraszam na inne materiały, gdzie o tym mówię troszkę szerzej i dokładniej. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania, na inne materiały, na inne kanały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie. I tak jak mówiłem na materiale przed chwilą, to jest ściana, to nie jest green screen, niestety. Ale pogoda nas z zewnątrz wygoniła. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy ta jesienna, później zimowa pogoda nam będzie przeszkadzać. Może jednak dobre buty, czapka i będzie wszystko kręcone nadal na zewnątrz. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.